Siemaneczko, witam w 13 odcinku, jestem Bartul. Jak widzicie, mamy założony nowy pancerz. Pancerz, który zwie się egipski. Mamy tutaj egipski płacz i tak dalej. Założyłem już to. Mamy jeszcze egipski koperz, który zdobyłem dzięki rozwinięciu miasta tutaj Dublin na trzeci poziom. Teraz oczywiście przystąpimy do ulepszenia tego pancerza. I co? Tutaj widzicie koszt ulepszania aż 3, jeśli chodzi o broń. Ale to sobie zrobimy. Okej. Na razie tego nie będę ulepszał więcej, bo nie wiem, czy będę w ogóle w stanie wbić tą broń na wyższy poziom. Tutaj zwróćcie uwagę, że wygląd nam się chyba nie zmienił tego pancerza. Chociaż może jest ślepy. Myślę, że na złoty kolor też go ulepszymy. Ten pancerz przypomina mi stare odsłony Assassin's Creed. No dobra. Zobaczmy to. Czy coś się tutaj zmieniło? Chyba nasz pan, tak, zmienił się wygląd. Tylko że podczas tej animacji tam się nic nie poprawiało. Dobra, wbijmy jeszcze na ten trzeci poziom. Tak jak mówię, nie ma co trzymać tych surowców. One są po to, żeby je ulepszać, za nie ulepszać się sprzęt. A to mamy tutaj sporo tego niklu. Tutaj potrzebujemy 3 sztuki aż, ale tutaj też tego mamy dużo. Ten koperz sobie ulepszymy na trzeci poziom. Jest to broń dwuręczna, tutaj widzicie, ta animacja się nie zmienia. Po prostu jest to tutaj zbugowane. A szkoda. Tego nawet nie będę wam pokazywał. No dobra. No. Także w tym odcinku pogramy tym zestawem. Jak widzicie, mamy tutaj sporo złota. No, całkiem przyzwoity ten pancerz, ale jakiegoś szału nie ma. Jeszcze sobie tutaj wbijemy kilka poziomów, żeby wzmocnić postać tego. Nie mam za dużo tego niklu, chyba to jest nie tytanu, znaczy się. A nie wiem, gdzie można go dostać. Aż 4 potrzebowałem, no nieźle. Gdyby można było ten nikiel gdzieś nabyć, to chętnie bym to zrobił. Powiem wam, że w tym dodatku raczej nie zwrócił uwagę na to, ale chyba nie ma takich klasycznych handlarzy, gdzie możemy sprzedawać przedmioty. No i runy by się przydało wbić. Bez run to będzie kiepsko. Mocniejsza ta gra, wrak ze wzrostem, możliwość zapłonu broni przy parowaniu, broni od silnego ataku wzrasta przy parowaniu. Takie tutaj jest wszystko związane. Po bloku tarczą, tarczy nie używam, obrażenia krytyczne wzrasta, gdy twój poziom zdrowia jest bliski maksimum. No tak średnio to wszystko jest. Możliwość zapłonu broni przy parowaniu. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Dobra, nic tu chyba nie założymy. Dodatek nie jest jakiś trudny. Także to na razie zostanie. Tutaj nam cały czas surowce rosną. W skrzyni już mamy całkiem nieźle ich. 24. Tutaj najgorzej nam idzie ta produkcja tego, ale tutaj mamy ten skład zaopatrzenia. Wydaje mi się, że chyba jeszcze jeden znajdziemy. Być może tutaj jest ten składzik, chociaż nie wiem. Dobra, ludziska, bierzemy zadanie. Zadanie pod tytułem
koleje wojny. Armia króla Flana jest zdziesiątkowana, a Siegfried stracił ojca, po którym odziedziczył koronę. Teraz Eivor musi pomóc im obu, aby spełnić ostatnią prośbę Baarida. Jest to przedostatnia misja główna. Także jeszcze trzy misje główne zostały. Czekajcie, gdzie to mamy się przenieść? Aha, my jesteśmy już na miejscu. Dobra, tutaj. Także tym zestawem powalczymy. No, całkiem niezły ten koperz, ale no, nie jest ulepszony, więc te obrażenia, które będziemy zadawać, pozostawią wiele do życzenia. Jakby teraz takie były trzy mocne misje, takie, które by człowiekowi zapadły w pamięć, to powiem wam, że dodatek byłby niezły, ale na pewno tak nie będzie. I będzie średniak. Kurczę, znowu 6 minut minęło. Eivor! We will march upon Armagh immediately! This place smells like a brewer's hut. I will blood eagle the abbot with my own hands. I will blanket the north with the skulls of petty kings. Enough. If you charge into Armagh like a berserker, they will crucify you like their Christ. I'm sorry to tell you, my king. The siege weapons you requested are being held by Armagh. Hell have that abbot. Those weapons were to be a show of the strength of Dublin's new king. Forget about shows of strength. Cast your fortunes with Flann. The High King will be a powerful ally if you back him now. Where are these weapons coming from? Who is supplying them all? A shadowy web of pirates run by a druid cult. They roost along the northern coast, looting and trading in equal measure. These druids, do they call themselves the Children of Danu? In fact, they do. Led by one they call the Seed. Now that you have their scent, I wish you a good hunt. If there is nothing more, my king, I will return to my shop. I will gather what forces I can wherever I can, and join them to Flann's. Together we will avenge my father. You have a strength that comes from him. When you find that, men will follow. No, zatka trzymana od Azar, tropy Danu. Dobra, czyli będziemy musieli tutaj zaglądać do zakonu. I tu jest siewca. Poszukaj opactwa Movilla nad górną zatoką u wschodniego wybrzeża półwyspu Ulster. Nad górną zatoką u wschodniego wybrzeża półwyspu Ulster. Wschodniego wybrzeża półwyspu Ulster. Dobra. Zaraz zobaczymy. Tylko wiecie, my tutaj wszędzie byliśmy już. Jeszcze raz. Nie tu. Opactwo Movilla. Chyba tutaj było, to mi się wydaje. Opactwo Lismore. Pierdziu. Warownia Doom. No to może być tutaj, ale to jest nieodkryte tutaj, nie? Opactwo Lismore. Opactwo Movilla. A wschodnie, kurwa, ja patrzę na zachodnie. Ej, ej, ej. Kuźwa, popierdzili mi się kierunki. A tu jest to opactwo Movilla. No tutaj byliśmy, tutaj zebraliśmy ten zestaw druida. Chyba, że to jest może tutaj gdzieś. Tak czy inaczej ruszamy tutaj. Szybka podróż. Tutaj jeszcze, jak widzicie, musimy jeden artefakt zdobyć.
nie zaznaczyło mi to, czy nie zaznaczyło mi to, widzicie, to muszę się przenieść tutaj, żeby dotrzeć tutaj, nie ma gdzieś bliżej tego miejsca do szybkiej podróży. To jest takie troszkę dziwne. Byliśmy tam, zrobiliśmy wszystko, to znaczy może wszystkich nie pokonałem, chociaż nie pamiętam nawet, może wszystkich nawet. I teraz nagle musimy tu wracać z powrotem, żeby załatwić jakiegoś siewcę. Tak to trochę średnio wygląda, powiem wam szczerze. No i czyli kolejne zadanie, w którym będziemy musieli tutaj zabić siewcę i w zasadzie to chyba tyle. Tak mi się wydaje, także średnio to wygląda wszystko. Jak tak będzie, to będziemy szukać kolejnych członków sekty. Zaraz poślemy kruka. Ona może coś pokaże. Tutaj nikogo nie widzę. No, przebranie to sobie założymy, aczkolwiek ono tak średnio pomaga. Widzicie, ta broń jest średnia. Nie jest ulepszona, tak? Ale podpalamy przeciwników, nią widzę. Jest plus. Duży plus, więc może skuszę się jeszcze tą raz, tą broń ulepszymy. No nie no, strasznie szybko to się zużywa, ten tytan. No i pytanie, czy dobrze przyszliśmy? Dobra. Nikogo tutaj niestety nie ma. Ale mamy kolejny... bo tu mamy trobot szukać. Dobra, przepraszam. Zwracam honor. Teraz musimy znowu to przeczytać. Siewca wrócił do Irlandii. Odszuka jelenia, aby poznać miejsce jego pobytu? Ej, kurczę, nic mi to nie mówi. Wrócił do Irlandii, odszukaj jelenia.
matko. To jeszcze to mamy ten opactwo, można by to było zrobić. Kurczę, powiem wam, że nie bardzo wiem, o co chodzi tutaj. Otrukę jelenia. Czy co tu znajdziemy tutaj w opactwu tą wskazówkę? Może to jest placówka handlowa? Przeniesiemy się tutaj na sekundę. Może tutaj coś będzie. A to wybudujmy to, mamy tutaj surowce i tutaj żeśmy przyszli to. Nie no, tutaj to raczej nie zarządzimy. Ale tam coś cholera jest. Co to mamy zaznaczone? Aha. Dobra. To nie to. Ja pierdziele. Ruaidri, nadzorca portów. Ale kurwa ciota. Dobra. Oznacz cel. No i dobra. Spoko. Idziemy do tego miejsca, gdzie nie byłem. To nawet dobrze się składa. Pięknie, patrzcie. Te podpowiedzi, powiem wam, to takie nie do końca zrozumiałe. Dobra. Oh shit. Kurde, pieczone, no. A tam jest nasz cel. Dobra, zanim tam pójdziemy, to jeszcze zbierzemy tutaj skarb.
best not to draw attention here. Pełny zapas amunicji? No można by było tutaj ze strzały gościa pocisnąć, ale chciałbym coś lepszego może zrobić. To też było dobre. Myślę, że to też było całkiem niezłe. Kurde, mama. Zdychaj, śmierdzielu. Może ten celtycki jeszcze zestaw założymy. Czekajcie, no zrobiliśmy to zadanie i co teraz? Szczególnie mamy tu otwórz menu dzieci daną, by wyśledzić swój cel. To nie było to? Znać i zabić siewcę. No to kurczę, siewca nie żyje. Zgładź siewcę. A czekajcie, bo nic nie... To nie był siewca? Ej! No jak to nie był siewca? Dowodzi on fortecą leżącą opodal nadmorskich klifów na najdalej na północ wysuniętym cyplu Ulsteru. O kurde. To był jakiś sobowtór, na to wychodzi. Okej, okay, przenosimy się tutaj z powrotem. Coś ten nasz Eivor schudł, taki mizerny, ma te bicepsy. Czekajcie, czego to jest niezaznaczone. No nic, dobra. W sumie dobrze, że idziemy do tego miejsca, gdzie jeszcze nie byłem. Ale kurde, to był chyba sobowtór. Albo jakiś inny. Inna postać. No bo widzicie, teraz mnie gra kieruje tutaj. Zacznijmy tutaj od tego typa. Wiecie co? Mam pomysł. Tylko nie wiem, czy mi się to uda. Mamy taką umiejętność tutaj, znaczy zdolność może o tak.
kopniaka. I to sobie może tutaj damy pod jedynkę. Aha, czekajcie, no bo tak, to są poręcze. Dobra, gówno, nie zrobimy tego. Niestety, dobra, trudno się mówi. Chociaż może bym z tego kopnął, to może by poleciał, no ale nic, dobra. Skaczemy dosłownie jak pająk. Może nie. Wolę taki atak. Tutaj na dole można, widzę, spuścić mu na łeb. Jakby tu podszedł, to bym mu to spuścił na łeb, ale to mi nie wejdzie. O, shit, wszyscy się zaraz tu zlecą chyba. A jednak nie. Chińskie pozdrowienie, zobaczmy to. Jesteś blisko przeciwnika, wyprowadź niszczycielski cios z główki. Dobra, wiecie co, możemy sobie to popróbować. I to też jest coś nowego. A dobra, niech będzie to. Czy mi się to uda? Czyli mnie? Dobra, wiecie co, walczymy. Zobaczymy ten. Aha, muszę się. O kurde, jakie to słabe. Słabe to jest. Słaba to zdolność, nie będziemy tego używać. Jest. Władca mórz.
A będziemy go chcieli dobijać. Uwolnimy tutaj naszych. Mogą walczyć. Zostało czterech, tam mamy dwie skrzynie, ale może najpierw dobijemy tego typa, aczkolwiek jak dobijemy, to może być jakaś sytuacja, że granat przyniesie znowu gdzieś, także lepiej dmuchać na zimne. Kurczę, jak tam wejść na górę. Teraz wykorzystamy tą zdolność kopnięcia. No. Fajnie to wyszło. Ale myślę, że więcej tego nie używać nie będziemy. Niezłe to nawet jest. A, na górze jeszcze jest skrzynia, matko. Ta skrzynia? Złota? No to wychodzi, że tak. Dobra, tu wszystko. Tam jeszcze jeden gość chodzi, widzę. Osławionego Flana pod Kloger. Ten Benkarty z Aliach chciały mnie wydać, ale się spóźniły. Sprowadź swoje wojsko do Armak Siewco. Gdy się tam umocnimy, moje biskupstwo dorówna siłą nawet temu żałosnemu władcy Rzymu. Czekanie wkrótce się skończy. Thank you.
Dobra, zadanie dobiegło końca. A wężowi zguba. Dobra, jeżeli chodzi o kolejne zadanie, to raczej już nie mamy szans, żeby je zrobić. Natomiast możemy ewentualnie tutaj... Aha, czekajcie, bo ja tego pokonywałem. Beck, Mac, Not, Władca Mórz, Możni. A do tego to eliminowałem chyba. Kurczę, wiecie co, zgłupiałem już. Przyznam szczerze, bo... kurczę, aż muszę zobaczyć nagrania, bo wydawało mi się, że... że tych dwóch jeszcze nie było przed początkiem materiału. Zbadaj cmentarzysko opodal wodospadu w Bali Nagal, spalonej osadzie nad rzeką Ban w południowo-wschodnim Ulsterze. W Bali Nagal, południowo-wschodnim Ulsterze, dobra. Południowo-wschodni Ulster, aha, tutaj w ogóle mamy tą, a tu jest to. Wiecie co, to w sumie to można zrobić. To znaczy zrobić, możemy tutaj pójść i zebrać to. Ten dokument, znaczy trop, może tak. Gdzie to zaznaczyłem? Tam? Tam. 800 metrów. Powiem wam, że chyba troszeczkę to inaczej wygląda niż w podstawce. Musimy tutaj szukać wskazówek. W momencie, kiedy zdobędziemy jedną wskazówkę, odblokuje się nam kolejna i przy kolejnej dopiero poznajemy miejsce przebywania członka zakonu, a w podstawce to podobnie wyglądało, tylko wydaje mi się, że tam przypadkowo często zdobywaliśmy te dokumenty, chyba jakoś to inaczej było chyba. Tą zdolność jeszcze sobie zmienimy z powrotem. Kurde, daleko to jest. Dobrze ja idę? Dobrze, no, ale to kurczę daleko, no. Tutaj musimy znaleźć cmentarz. Na przykład sobie zbierzemy te przedmioty. A, rozwinięcie zdolności.
Wodospad. Cmentarz, gdzie może być tutaj gdzieś? A, tutaj coś jest, okej. Okay. Mamy to. Tropy Danu. Dobra, w zasadzie to powiem wam, że można by było ewentualnie tutaj zbadaj spalone chaty pomiędzy przekopem Czarnego Knura i Kloger w południowym Ulsterze. Przekop Czarnego Knura i Kloger. Tu jest Kloger. To być może jest to. No, zobaczymy. W sumie powiem wam, że nawet ciekawe jest to szukanie. Trzeba troszeczkę tak się, może nie tyle pomęczyć, co tam troszeczkę wysiłku trzeba włożyć. Nie wiem, czy dobrze odczytam, to znaczy nie wiem, czy to jest ta miejscówka tam, bo była nieodkryta ta mapa. Zaraz tam podbiegniemy bliżej, zobaczymy, czy nam się to odkryje. Dobrze trafiłem, coś mi się wydaje. Tak, chyba tutaj mamy ten dokument. O. Skrzynia, powiem wam, troszeczkę zdradziła położenie. Ej, kurczę, zastanawiam się, co przy pomocy tego palu, co możemy robić. Bo już zapomniałem. Aha, egzotyczne towary, dobra. Tutaj już raczej czasu nie mamy, żeby oznaczyć sobie cel i go załatwić. Chociaż nie, blisko jest, dobra. Blisko jest, typek. To jeszcze, no, co jest? Ej, co to kuźwa ma być? Gdzieś na ławce się blokuje, no jaki ćwok. Członków zakonu też dużo nie ma, więc to też nie przynudza, tak, jak w podstawce, gdzie ich było naprawdę dużo. Aha, on sobie tu wędruje, patrzcie. Dobra, ja mu tutaj zafunduję. Fajne, to jest akurat nie fajne nawet. Podoba mi się to. Mordeczki, kończymy materiał. Dodam jeszcze dwie misje fabularne, ale myślę, że jeszcze pewnie jeden odcinek będę musiał poświęcić, żeby ten zakon wyeliminować. Tutaj jeszcze mamy, zwróćcie uwagę, raz, dwa, trzech, czterech do... O kurde, tego gościa skądś znam. I możemy go oznaczyć już? Nie, jeszcze brakuje nam chyba jednego przedmiotu. Jeszcze jeden materiał będę musiał poświęcić pewnie tutaj, żeby tych członków trzech pokonać.
Bo tutaj mamy trochę tych materiałów już do zdobycia, także jeszcze pewnie jeden odcinek będę musiał poświęcić na to. Także to wszystko, dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się.